Pomimo tego, że od mojego powrotu z Japonii upłynęło już trochę czasu, wiele osób pyta mnie o różne sprawy związane z krajem kwitnącej wiśni. A z powodu tego, że funkcjonujemy trochę w innej rzeczywistości, bo są wakacje i tematów związanych z samorządem Dębicy jest trochę mniej, postanowiłem wykorzystać ten czas i nagrać kilka vlogów dotyczących właśnie Japonii. Dlatego teraz krótka czołówka i zapraszam na kolejnego vloga. Rozpoczynając tego vloga, na początku muszę powiedzieć, jak ważny dla społeczeństwa japońskiego jest kolektywizm. On wywodzi się z kultury uprawy ryżu. Wiele, wiele wieków temu społeczeństwo japońskie głównie żywiło się ryżem i aby jego plony były jak najbardziej owocne, jak największe, wzajemnie cała wioska, wszyscy mieszkańcy wioski pomagali sobie nawzajem, co powodowało efekt synergii i tych plonów było jak najwięcej, a generalnie uprawa roli w Japonii od zawsze była bardzo trudna, ponieważ wyspa ma mało terenów rolniczych. Jest to związane z tym, że część terenów jest bardzo narażona na wstrząsy sejsmiczne, trzęsienia ziemi, znowu na inne części wysp nie nadają się do uprawy ze względu na to, że są mocno górzyste, więc teren, gdzie można było uprawiać rolnictwo, jest stosunkowo ograniczony. Jednocześnie społeczeństwo japońskie wykształciło bardzo sobie szybko takie zjawisko, że jeśli dana jednostka coś wymyśliła, jakieś nowe podejście do tej uprawy roli, bardzo szybko z tego korzystał kolektyw, cała wspólnota, cała grupa, cała wieś i dzięki temu po prostu wszystkim żyło się trochę lepiej. Pomimo tego, że czasy się zdecydowanie zmieniły i w tym momencie znacznie poszczególnym jednostkom łatwiej jest się wybić, ta presja grupy jest znacznie mniejsza na to, żeby dzielić się wiedzą i jakby innowacyjnym podejściem do rzeczywistości, to cały czas w społeczeństwie japońskim jest zakorzeniony ten kolektywizm. W jaki sposób on się przejawia? Kiedy zapytamy takiego standardowego, przeciętnego Japończyka, żeby nam się przedstawił, on jako cechę charakterystyczną dla siebie powie, że pracuje dla Sony. Albo wprost na przykład powie, że jestem Panasonic. To jest odmienne w stosunku do kultury europejskiej, która charakteryzuje się tym, żeby podkreślić byt danej jednostki, to znaczy osoba przedstawiająca się wymienia swoje imię, nazwisko, ewentualnie powie, że na przykład jest inżynierem czy jest menadżerem. Natomiast w społeczeństwie japońskim zdecydowanie najważniejsza jest kategoria przynależności do firmy, w której pracuje, czy to jakiejś instytucji publicznej, w której dany Japończyk pracuje, a nie tak bardzo kim on jest bezpośrednio. Jest to właśnie związane z historią Japonii i tą wzajemną współpracą, która w Japonii jest cały czas na bardzo wysokim poziomie. Ona jest niesamowicie rozwinięta. Z czego to wynika? To wynika, że jak wieki temu trzęsienia ziemi, tsunami i różne huragany czy tajfuny nawiedzały wyspę, tak jest do tej pory. I społeczeństwo japońskie ma bardzo mocno zakorzenione to, że musi ze sobą współpracować, ponieważ w jedności siła i dzięki tej współpracy jest w stanie pokonać przeciwności natury i łatwiej po prostu życie na wyspie można zorganizować. I tak mocno ta kultura przesiąknęła poszczególne jednostki, że one, kiedy przedstawiają się, bardziej identyfikują się z grupą, niż zidentyfikują się z sobą, jakby podając cechy indywidualne
danej osoby, która chce się przedstawić. Co więcej, bardzo ciekawy japoński jest proces podejmowania decyzji, który też jest pewnym efektem tego, jak to społeczeństwo funkcjonuje. Decision making process, czyli ten proces podejmowania decyzji, w pewnym sensie jest rozmywa odpowiedzialność, ale z drugiej strony ma wiele takich pozytywnych cech, których nie ma społeczeństwo europejskie. Już mówię, na czym ten proces podejmowania decyzji polega. Nazywa on się w skrócie ringi, tak go Japończycy nazywają, ringi. Ten proces polega na tym, że jeśli dana firma ma opracować jakiś nowy projekt, najczęściej ten projekt, przygotowanie zarysu projektu, jest zlecane najmłodszemu pracownikowi. On przygotowuje zarys, konspekt danego projektu, opisuje go w raporcie i następnie ten raport przedstawiany jest jego przełożonym i przełożonym wyższego szczebla, wyższego szczebla, wyższego szczebla. Ta drabina jest bardzo, bardzo rozbudowana. Odbywa się wiele konsultacji, odbywa się wiele spotkań, narad i bardzo wiele czasu pochłania przygotowanie tego raportu, jego poprawki. Natomiast kiedy na danym szczeblu zostanie uzyskany konsensus, wszystkie osoby, które współpracowały przy wypracowaniu tej decyzji, podpisują się albo nawet bardziej wbijają swoją pieczątkę, ponieważ w Japonii nie do końca podpisywanie się jest tak bardzo ważne swoim imieniem i nazwiskiem, jak przybijanie swojej imiennej, personalnej pieczątki. I kiedy dany projekt przejdzie przez całą strukturę w Japonii, to wtedy przejdzie przez całą strukturę firmy, trafia do szefa, do osoby, która podejmuje ostateczną decyzję i jest zatwierdzany, bądź wprowadzane są kolejne poprawki, bądź jest odrzucany, kiedy osoba decyzyjna, chociaż to się rzadko zdarza, kiedy ten proces osobie decyzyjnej na samym wierzchołku tego szczytu hierarchii dany projekt się nie spodoba. Natomiast jakie ma zalety ten? Powiedziałem już o minusach, że zajmuje wiele czasu podejmowanie w ten sposób decyzji, natomiast jakie ma zalety? Wszyscy w firmie doskonale wiedzą, w jaki sposób firma się rozwija, w jaki sposób, nad czym firma pracuje i to po pierwsze, a po drugie bardzo ważne jest to, że każdy pracownik, który ma pewną wiedzę, doświadczenie, talenty, umiejętności, on wnosi wkład do danego projektu, nad którym ta firma pracuje. I wszyscy wiedzą, wkładają swoje doświadczenie w ten projekt, natomiast i również wszyscy wiedzą, w jaki sposób firma, w jakim kierunku się rozwija i jakie projekty będą wdrażane. W przeciwieństwie na przykład do firm w kulturze europejskiej czy amerykańskiej, kiedy decyzja jest podejmowana na samym szczycie hierarchii, a później wdrażana jest przez poszczególnych pracowników, którzy są niżej w hierarchii. Dlatego wydaje mi się, że to jest ciekawy sposób. Oczywiście w 100% jego nie da się zaimplementować w strukturze europejskiej, natomiast na pewno w jakiś sposób warto wiedzieć o systemie ringi, jak również wydaje mi się, że pewne cechy tego systemu warto przeszczepiać do naszych instytucji, do tych instytucji, gdzie pracujemy. To po pierwsze. Po drugie, dany pracownik praktycznie co 2 lata jest oceniany przez swoich przełożonych. Właśnie na podstawie tych projektów, które przygotowuje, które są zlecane. I im lepiej przygotowuje te projekty, im większy wkład ma do danego raportu, do którego jest zobowiązany się odnieść, czy który z nim jest konsultowany, tym większe szanse ma na to, aby
piąć się w drabince, w hierarchii danej organizacji wyżej. Co dwa lata praktycznie można w japońskiej administracji czy firmie prywatnej, bo tutaj nie ma wielkiej różnicy, otrzymać awans, który związany jest z tym, że kilka tysięcy jenów co miesiąc otrzymuje się więcej wynagrodzenia. Natomiast jeszcze jeden aspekt jest ważny. Aspekt ten polega na tym, że praktycznie jeśli Japończyk otrzymuje jakąś pracę, najczęściej tą pierwszą pracę podejmuje po studiach, to on praktycznie w 95% w tej samej firmie będzie pracował do emerytury. To jest niesamowicie ważne, ponieważ mocno wtedy on jest związany z tą firmą. To właśnie z tego wynika, że kiedy zapytamy się go, kim on jest, to on powie, że pracuje dla Sony albo jest po prostu Panasonikiem, bo taki sposób mówienia właśnie w Japonii dominuje, że jestem daną firmą. I jak mam nadzieję, że ten krótki vlog o Japonii się Wam spodobał. Myślę, że przez wakacje uda mi się nagrać kilka vlogów o Japonii. Dla mnie to jest fascynujący kraj, strasznie dużo się tam nauczyłem i w tych vlogach będę chciał najważniejsze, najfajniejsze rzeczy, najciekawsze informacje krótko opowiedzieć. A na dzisiaj bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do oglądania kolejnych vlogów.